kujawsko pomorska Szkoła. Dzień dobry, witajcie, moi drodzy. Od fizyki dzisiaj zaczniemy fizyka dla zaawansowanych. No, zobaczymy, na ile zaawansowanych jest z nami pani doktor Zuzanna Niedzielska. Dzień dobry, witam serdecznie. Co Dzień dzisiaj, dobry. Co dzisiaj? Jaki temat obowiązuje na dzisiaj dzisiejszej Krótka lekcji? powtórka z zasad dynamiki Newtona. Dzień dobry! Dzisiaj zaczynamy od zasad dynamiki Newtona, od takiej krótkiej powtórki, dlatego że oczywiście większość z nas doskonale je pamięta, pamiętacie je na pewno z gimnazjum, pamiętacie również y, oczywiście ze szkoły średniej, czyli tak ekspres ekspresowo tutaj przelecimy przez zasady dynamiki. O, tutaj jakieś problemy właśnie się pojawiają ze slajdami. Więc może najpierw zacznę, żeby nie przedłużać. Pierwsza zasada dynamiki dotyczy przypadku, kiedy na ciało działają siły, które się równoważą, albo przypadek, kiedy nie działają żadne siły. Oczywiście, przypadek, kiedy nie działają żadne siły, jest raczej taką koncepcją filozoficzną niż stanem rzeczywistym, ale tak formalnie została ona też sformułowana. Czyli warunkiem yy, yy, ruchu jednostajnego lub pozostawania w spoczynku jest równowaga sił. Yy, na czerwono tutaj jest jeszcze, jak widzicie, zaznaczona druga wersja, którą często spotykacie, bardziej może naturalna: że jeżeli na ciało nie działa żadna siła lub działające siły równoważą się, to ciało spoczywające będzie nadal spoczywać, a ciało poruszające się wciąż będzie się poruszać z tą samą prędkością po linii prostej. Co to znaczy, że siły równoważą się? Oznacza to, że suma tych wszystkich sił, które działają na ciało, jest równa zero. Ja za chwileczkę pokażę takie bardziej skomplikowane przypadki równoważenia się sił. Pamiętajcie jednak, że pierwsza zasada dynamiki dzieli nam układ odniesienia na inercjalne i nieinercjalne. Przypomnę, że układ odniesienia to jest układ, względem którego opisujemy ruch ciała. W kinematyce nie rozróżnialiśmy lepszych, gorszych, wszystko jedno, mogliśmy sobie wybrać dowolny układ odniesienia. W przypadku opisu ruchu, z punktu widzenia sił, musimy wiedzieć, jaki układ odniesienia jest układem inercjalnym, a jaki jest układem nieinercjalnym. Kryterium jest pierwsza zasada dynamiki. Przyjmujemy, że układ inercjalny to taki, w którym jest spełniona pierwsza zasada dynamiki, a zatem też i druga, bo konsekwentnie. Jeżeli jest spełniona pierwsza zasada, to i druga, i trzecia. Natomiast układ nieinercjalny to taki układ, w którym nie jest spełniona pierwsza zasada dynamiki. Powiecie, jak to jest możliwe? Jest to oczywiście możliwe. Wyobraźmy sobie taki eksperyment myślowy. Na boisku leży sobie piłka. Wiemy, że na piłkę działają siły, które się równoważą. Są to siła grawitacji i siła sprężystości podłoża. Co my widzimy? W zależności od tego, gdzie jesteśmy. Jeżeli stoimy na przykład obok tego boiska, patrzymy na boisko, powiemy, siły działające na piłkę równoważą się, piłka znajduje się w spoczynku. Zatem każdy układ odniesienia, który spoczywa względem inercjalnego układu odniesienia, też jest inercjalnym układem odniesienia. Gdybyśmy jechali w samochodzie ze stałą prędkością i patrzyli na naszą piłkę. Powiedzielibyśmy siły działające na piłkę równoważą się, a piłka porusza się ruchem jednostajnym, prostoliniowym. A zatem byłby to też inercjalny układ odniesienia. Zatem każdy układ odniesienia, który porusza się ruchem jednostajnym, prostoliniowym względem inercjalnego układu odniesienia, też jest układem inercjalnym. To jest takie pierwsze. Krótkie podsumowanie, właśnie, że każdy układ odniesienia, który spoczywa lub porusza się ruchem jednostajnym, prostoliniowym względem pewnego inercjalnego układu odniesienia, jest również inercjalnym układem odniesienia. I w tych układach możemy stosować zasady dynamiki Newtona. Czy znamy jakiś inercjalny układ odniesienia? Niczego idealnego w fizyce nie ma. Można przyjąć do pewnych celów, że inercjalnym układem odniesienia jest Ziemia, o ile zaniedbamy oczywiście jej ruch obrotowy. Czyli jeżeli będziemy rozpatrywać ruch piłki yy, czy ruch sanek, to oczywiście możemy śmiało przyjąć, że jest to inercjalny układ odniesienia, ale gdybyśmy sobie hipotetycznie wyobrazili, że te sanki jadą od bieguna północnego do południowego, no to już oczywiście nie byłoby to dobre przybliżenie. Co z nieinercjalnymi układami odniesienia? Wyobraźmy sobie, że patrzymy na to piłkę z punktu widzenia samochodu, który zaczął przyspieszać. Wtedy powiedzielibyśmy: yy, Samochód przyspiesza, yy, my jesteśmy właśnie w tym, yy, tym przyspieszającym układzie odniesienia. Dla nas piłka będzie się oddalała ruchem przyspieszonym. Co by się stało, gdybyśmy byli na zakręcie? Gdybyśmy byli na zakręcie, Powiedzielibyśmy siły działające na piłkę równoważą się, ale piłka porusza się po torze krzywoliniowym. A zatem każdy układ odniesienia, który porusza się ruchem przyspieszonym względem pewnego inercjalnego układu odniesienia, jest nieinercjalnym układem odniesienia. Przez ruch przyspieszony mam na, na myśli każdy ruch, w którym występuje przyspieszenie, a więc może być to ruch prostoliniowy, przyspieszony, opóźniony lub Ruch krzywoliniowy, czyli hamujący autobus, przyspieszający autobus. Autobus na zakręcie nie jest inercjalnym układem odniesienia. Jak opisać wtedy ruch? No, oczywiście nie znajdują zastosowania pierwsza i druga zasada dynamiki Newtona, ale można sobie z tym poradzić, uwzględniając siły bezwładności, czym zajmę się. Myślę, że nie może na następnej lekcji, ale dwie lekcje dalej. Jak opisać ruch w nieinercjalnym układzie odniesienia, czyli to już wiemy. I od razu proszę te przykłady. Wiadomo, że w przypadku dwóch sił równoważenie się sprowadza się do tego, że mają ten sam kierunek, przeciwne zwroty i te same wartości. Tu, jak widzicie, macie narysowany przykład trzech sił równoważących się w przypadku osobnika, który sobie chodzi po linię. Jest to siła ciężkości i naprężenia linki z obu stron. Te siły muszą się równoważyć. Zwróćcie uwagę, że tam na dole macie taki rozkład sił. Oddzielnie narysowany. Nie sugerujcie się tym, w tym sensie, że ja widziałam, że w wielu zbiorach rozkład sił jest rysowany oddzielnie. Natomiast radziłabym Wam, aby zwracać na to uwagę, aby w przypadku zadań maturalnych siły przykładać do tego ciała, na które one działają, ponieważ jest to bezwzględnie. Punktowane w zadaniach naturalnych, czyli nie rysujemy z boku rozkładu sił, tylko rysujemy siły przyłożone do ciał, na które te siły działają. No dobra, czyli to jest taki jeden z przykładów trzech sił równoważących się, i zaraz przejdziemy do takiego przykładu, który jest podstępny. Może ja zacznę najpierw od takiego prostszego, który każdy z Was doskonale zna. Jeżeli mamy w elektrostatyce dwie kulki, które pod wpływem odpychania elektrostatycznego odchyliły się o jakiś kąt alfa, i rysujemy w takiej sytuacji siły, które działają na każdą z nich. Kulki odchyliły się i znajdują się w spoczynku. Zatem musimy narysować siły tak, aby się równoważyły. I na pewno to kojarzycie. Rysujemy tak siłę grawitacji pionowo w dół siłę grawitacji ciężar. Sił elektrostatycznego odpychania w prawo. Ale pamiętajcie, już musimy ją tak dorysować, aby pamiętać o tej trzeciej sile. Czyli tutaj by była nasza siła Coulomba, FC. I teraz musimy dorysować trzecią siłę, która je równoważy. Ona musi być taka, aby zrównoważyć sumę tych sił. Suma siły ciężkości i siły... Yy, Kolumba to jest ta przerywana kreska, której nie rysujemy, bo nie jest nam do niczego potrzebna. To jest prawidłowo narysowany układ trzech równoważących się sił. I bardzo podobne zadanie pojawiło się na zadaniu na maturze, tylko jest troszeczkę jeszcze trudniejsze. Spójrzcie, proszę, na ekran tym razem. Dwie kulki zawieszono, zawieszono na nitkach zaczepionych w jednym punkcie. Kulki naelektryzowano, także nitki się rozchyliły. Oba rysunki przedstawiają stan równowagi. Zwróćcie uwagę, że to jest bardzo podobna sytuacja jak na moim wcześniejszym rysunku, tylko nie jest, te kulki nie są tak poziomo, tylko są ciekawiej wychylone. I dla kulki drugiej narysowana jest jedna siła siła ciężkości, czy też siła grawitacji. Musimy dorysować pozostałe siły, tak aby się równoważyły. I to sprawiło duży problem uczniom. Ja już tutaj pokażę Wam gotowy wynik. Spójrzcie, jak to ładnie wygląda. Mamy siłę ciężkości już narysowaną, czyli teraz tak. Musimy siłę Coulomba, czy siłę elektryczną, dorysować wzdłuż prostej 12, no bo tak działa. Tam są te ładunki. Ale pamiętajcie, musimy już dobrać tak długość tej siły elektrycznej, żeby jej suma z siłą ciężkości równoważyła siłę reakcji, czy tam siłę naciągu tej linki. I to jest właściwie bardzo analogicznie narysowana układ trzech sił równoważących się w stosunku do tego, co ja tutaj na tablicy zrobiłam, ale sprawił on dużo problemów. Pamiętajcie, te wektory, już rysując, trzeba. Prawidłowo uwzględniać ich długości. One muszą się zamknąć po prostu w trzy siły równoważące się. W innym przypadku nie dostaniecie maksymalnej ilości punktów. Oczywiście siły nie tylko musimy umieć dodawać, ale też rozkładać na składowe. I tu na przykładzie zadania y, takiego z matury próbnej przypomnę Wam, jak to działa w drugą stronę. Mamy, jak widzicie, na słupie wysokiego napięcia wysięgnik wykonany z dwóch stalowych prętów. Na końcu których zawieszony jest izolator, i polecenie jest, żeby rozłożyć ciężar tego izolatora na składowe skierowane wzdłuż prętów. I jak widzicie, tym razem działamy w drugą stronę, czyli siłę ciężkości rozkładamy na składowe wzdłuż tych prętów, zatem dorysowujemy równoległobok, tak aby jedna siła była wzdłuż jednego pręta, druga wzdłuż drugiego, i musi się to nam ładnie zamykać, oczywiście. Ten rozkład oczywiście dalej pojawi się dla równi pochyłej. To jest takie pierwsze przypomnienie. Pamiętajcie, musicie to zrobić starannie, ponieważ ten równoległobok musi być widoczny. Nie może być to jakiś przypadkowy dziwąg, który czasami potraficie narysować na przykład na sprawdzianie z fizyki. Dalej jesteśmy jeszcze przy pierwszej zasadzie dynamiki. Kontynuujemy spoczynek. Jak widzicie, już nie będę tutaj czytać szczegółowo treści zadania. Mamy ulubione przez Was na pewno bloczki, dwa ciała, jedno wisi przewieszone przez bloczek, drugie leży na stole. Na razie zajmujemy się przypadkiem, kiedy te ciała spoczywają. Podana jest tutaj wartość masy piasku, który znajduje się w górnym pudełku 1 kg, w dolnym 0,2 kg. Jest jeszcze podany współczynnik tarcia. Te informacje akurat tutaj nie będą nam potrzebne, bo to do dalszych punktów były. Przyjmujemy, że opory ruchu bloczka są niewielkie, masy pudełek i moment bezwładności bloczka pomijamy i mamy wskazać prawidłowe zdanie. I to jest kolejny typ zadania, które po raz pierwszy Wam pokazuje, jak może wyglądać kolejne zadanie maturalne. Jak widzicie, ma, te, ma taką strukturę dwuczęściową, czyli musimy wybrać z pierwszej części prawidłową odpowiedź ABC, a do, następnie dopasować jeszcze uzasadnienie, czyli drugą część tego zdania. Yy, a zdanie brzmi następująco: W opisanej sytuacji, gdy oba pudełka nie poruszają się. Wartość siły tarcia działającej na górne pudełko jest równe około. Ja będę może rozrzutna tutaj, jeżeli chodzi o ten papier. Miejmy nadzieję, że jakieś zapasy są. Yy, więc tak szybciutko. Chciałabym jednak Wam to przypomnieć. Jak się zabrać za siły działające. Yy, o, już odsłaniam, żeby było wygodniej. Jak się zabrać za siły działające na te nasze kloczki? Oczywiście znajdują się w spoczynku. Ja radzę zawsze w tym przypadku zacząć od siły naprężenia naszych linek, które będą na obu końcach takie same, ponieważ bloczek się nie obraca. Jego moment bezwładności jest zero. Yy, oba spoczywają. Czy tutaj będziemy mieć siłę grawitacji zwisającego ciała, czyli na przykład M2G. Tutaj jedyną siłą, która nam się jeszcze pojawi, to będzie siła tarcia. Już siły sprężystości nie rysuje i siły grawitacji. Czyli sami widzicie, że siła tarcia statycznego musi być równa sile grawitacji tego ciała, które zwisa, z równowagi sił. A zatem odpowiedź będzie, że A3, ponieważ tam jest 0,2 kg piasku, czyli siła grawitacji 2 N. Natomiast odpowiedź, uzasadnienie. Taka jest wartość ciężaru piasku w dolnym pudełku. Czyli doszliśmy tutaj do prawidłowego wyniku, za jeden punkt raptem tylko. Następny przykład jest już takim wprowadzeniem do równi pochyłej, ponieważ, jak widzicie, mamy książkę położoną na płaskim stole, lekko uniesionym, i ta nasza książka pozostaje w spoczynku. I musimy tutaj ustalić w kolejności trzy siły, które działają na naszą, na naszą e, e książkę, mianowicie siłę sprężystości, siłę tarcia i siłę ciężkości. Więc ja tutaj pozwolę sobie oczywiście tutaj już narysować to w wersji równiej pochyłej. Jeżeli mamy tutaj to nasze ciało, które znajduje się na, y, y, na stole, to przypomnę Wam, że jeżeli narysujemy sobie siłę grawitacji, musimy ją rozłożyć oczywiście na składowe FX, FY. Siła sprężystości podłoża równoważy składową FY, czyli to jest siła sprężystości. Natomiast oczywiście w tym momencie, jeżeli ciało spoczywa, no to nasza siła tarcia statycznego musi być równa składowej FX, tak? Tu jest kąt alfa. Jeszcze pewnie wrócimy do równi pochyłej. Zatem yy, przypomnę, że siła tarcia statycznego to będzie yy, w tym przypadku równa składowej FX składowa fx dla odmiany będzie równa na pewno będzie mniejsza od siły ciężkości dokładnie jakbyście sobie to rozpisali to będzie równa mg sinus alfa tak natomiast siła sprężystości w tym przypadku będzie równa składowej fy tak czyli z takiego standardowego rozkładu sił na równi pochyłej można przyjąć po prostu że to będzie ta kolejność jak w punkcie D, czyli siła tarcia sprężystości i siła ciężkości. Następne zadanie, które znów wymaga rozkładu sił, mianowicie jest to zadanie, że jeżeli na kamek spoczywający w pewnym układzie inercjalnym działają tylko trzy siły F1, F2, F3, wartości są 3, 4, 5, jak widzicie, to siła będąca siłą wypadkową F2 i F3, ma wartość i w takiej sytuacji ja już może nie będę tutaj tak rozpustnie szalała z tą papierem, ponieważ musimy być proekologiczni, więc pozwolę sobie tutaj może. Jeżeli mamy jedną siłę F1 3 N, dalej druga siła to by była F2 4 N. Oczywiście ich wypadkowa to będzie 5 N tych dwóch sił, czyli to jest siła F1,2. Dlaczego 5 N? No bo to jest trójkąt pitagorejski, więc nie ma potrzeby ich tutaj y, dalej y, liczyć. I siła w związku z tym F3 musi je równoważyć, czyli musi być tak skierowana siła F3. A to jest, przypomnę jeszcze, siła F2. Czyli łatwo zauważyć, że jeżeli będziemy patrzeć na siłę w takiej sytuacji F2 i F3, to suma tych dwóch sił musi równoważyć F1 dla odmiany, czyli ten rysunek właściwie wszystko wyjaśnia. I prawidłowa odpowiedź będzie odpowiedź B, czyli 3 N. Czyli po raz kolejny pojawia się zadanie z równoważeniem się sił, czyli pierwsza zasada dynamiki. I tutaj jeszcze jedno, ale tutaj już będzie to zadanie idące troszkę dalej, z drugiej zasady dynamiki. W związku z tym za sekundeczkę, może do niego jeszcze wrócę. I jeszcze, może dalej, pozwolę sobie przeskoczyć. Tak. Przechodzimy teraz do drugiej zasady dynamiki. Ja tutaj nie będę Wam szczegółowo przedstawiała różnych wersji, ale y, możecie w różnych podręcznikach znaleźć y, różne wariacje, mniej lub bardziej poprawne sformułowania drugiej zasady dynamiki Newtona. Ja tutaj Wam tak zobrazowałam tylko kilka z nich. E, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Nie będziemy nawet ich czytać. Przejdziemy, zatrzymamy się na takiej najprostszej, myślę, najprzyraźniejszej dla Was wersji tej zasady. I już pozwolę sobie tutaj przeskoczyć. Druga zasada dynamiki Newtona. Druga zasada dynamiki Newtona mówi nam, co, jak postępować, co się dzieje z ciałem, na które działają siły, które się nie równoważą. Yy, W postaci wzoru macie go oczywiście na karcie wzorów maturalnych, tak jak jest w tej chwili przeze mnie zapisany. Przypomnę tylko treść. Przyspieszenie, z którym porusza się ciało o masie M. I jest wprost proporcjonalne do siły wypadkowej działającej na to ciało i odwrotnie proporcjonalne do jego masy. Kierunek i zwrot przyspieszenia są takie same jak kierunek i zwrot siły. Drugą zasadę dynamiki, jak widzicie, można zapisać wzorem. W takiej sytuacji procedura jest taka, że mamy kilka sił, Wyznaczamy siłę wypadkową, obliczamy jej wartość, stosujemy drugą zasadę. Czyli zawsze trzeba uważnie czytać, y jak jest sformułowane zadanie, czy ciało porusza się ruchem jednostajnym, czy ciało porusza się ruchem przyspieszonym. W jednym przypadku siły się równoważą, równoważymy siły, w drugim przypadku stosujemy drugą zasadę dynamiki i obliczamy w tym momencie przyspieszenie. Yy, może Was zaskoczę, ale dość szybko przyskoczę do trzeciej zasady. Dlaczego? Dlatego, że z drugą zasadą dynamiki jest związana ogromna ilość zadań i na nich się najdłużej zatrzymamy. Całe przyszłe zajęcia poświęcimy różnym ciekawym zadaniom yy, związanym z drugą zasadą dynamiki Newtona. A teraz, tak szybciutko, jeszcze trzecia zasada dynamiki, którą akurat zazwyczaj wszyscy uczniowie doskonale pamiętają. Przypomnę tutaj w tradycyjnej wersji, gdy ciało A działa na ciało B siłą FAB, to ciało B działa na ciało A siłą FBA. Siły te mają jednakową wartość, jednakowy kierunek, lecz przeciwne zwroty i różne punkty przyłożenia. I tu widzicie taki ładny rysunek, gdzie mamy pływaczkę, która odbija się od ściany basenu. I widzicie, jest siła, z jaką ściana działa na pływaczkę. A druga siła to jest siła, z którą pływaczka działa na ścianę. Siły te, jak widzicie, są przyłożone do różnych ciał. Jedna siła jest przyłożona do ciała pływaczki, do stóp pływaczki, druga do ściany basenu. A więc pamiętajcie, one nigdy się nie równoważą. Dlaczego? Bo termin równoważenia się dotyczy do dodawania sił przyłożonych do tego samego ciała. Nie możemy dodawać sił przyłożonych do różnych ciał. No, ale mam nadzieję, że już jesteście na takiej. Etapie z fizyki, że takie elementarne pytania nie wprawią w Was zakłopotanie, i odpowiedź jest oczywista. No i tutaj jeszcze jeden przykład, wspinacza, który ciągnie linę i wspina się oczywiście do góry, więc spójrzcie proszę. Od razu mamy też dwie siły. Siłę, z jaką Lina działa na wspinacza, i siła, z jaką wspinacz działa na linę. Oczywiście tutaj nie są one realistycznie przyłożone jak należy, czyli jedna z nich musiałaby być przyłożona do spinacza, do wspinacza, czyli tam byłby, musiałby jej punkt przyłożenia być. A druga siła musiałaby być przyłożona do liny. Czyli pamiętajcie, wszystkie siły tak naprawdę występują parami. Nie zawsze nas ta druga interesuje. Na przykład, jak jedziemy i hamujemy, to wiadomo, że rysujemy siłę tarcia, która jest przyłożona do naszego samochodu, ale taka sama siła działa do podłoża, przeciwnie skierowana, zgodnie z trzecią zasadą dynamiki Newtona. Jedyne siły, które są samotne, ja zawsze podkreślam, to są siły bezwładności. Są to siły pozorne, ale o tym będziemy mówić na oddzielnych zajęciach. Są to na tyle ważne zagadnienia. Ale też wspomnę jeszcze o jednej bardzo ważnej parze sił, które są związane ze sobą trzecią zasadą dynamiki Newtona. Standardowo, jak rysujemy sobie jakieś ciało, które leży na stole, na przykład książka, to rysujemy sobie tak. Siła grawitacji, czy siła ciężkości, jak ją oznaczymy, to już oczywiście różnie bywa w różnych podręcznikach, nie ma jakiejś wielkiej konsekwencji w tym przypadku, i równoważy ją siła, która też ma wiele nazw, mianowicie nazywamy ją albo siłą sprężystości, albo siłą reakcji stołu na naszą książkę. Albo siłą normalną też możecie się z takim terminem spotkać. A jakbyście nie mieli żadnego pomysłu, jak ją nazwać, to możecie po prostu powiedzieć, że jest to siła, z jaką stół działa na książkę. I będzie to jak najbardziej poprawne sformułowanie. Te siły się równoważą. Są to siły rzeczywiste, czyli każda z nich ma swoją parę. To teraz szukamy par. Książka naciska na stół siłą nacisku czyli siłę nacisku tutaj narysuję. Odpowiedzią stołu jest ta siła sprężystości, którą właśnie tutaj narysowaliśmy, którą też tak naprawdę możemy nazwać siłą nacisku, bo to będzie siła z jaką stół naciska na książkę. Czyli terminologia tutaj jest naprawdę bardzo, bardzo różnorodna. Czyli mam już parę sił do siły sprężystości znalazłam parę. Ktoś powie, a siła grawitacji nie ma pary, ma. Tylko, żeby ją narysować, trzeba by sobie dorysować Ziemię, tu gdzieś książkę, dorysować siłę grawitacji, z jaką Ziemia działa na książkę, a potem powiedzieć: Taka sama siła działa na Ziemię ze strony książki, tylko Przeciwnie skierowana. A więc też występują te siły parami. Dlaczego ja tutaj z tą siłą nacisku tak dużo czasu o tym opowiadam? Dlatego, że za chwileczkę zobaczycie, że ta siła nacisku występuje w, 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 w sile tarcia. A więc już tutaj przechodzę od razu do oporów ruchu i siły tarcia, żeby potem móc swobodnie. Rozwiązywać wszelkiego typu zadania związane z ruchem. Pierwsza siła to siła tarcia statycznego, czyli powierzchnie dwóch stykających się ciał nie poruszają się względem siebie. Zwróćcie uwagę, że jeżeli nasze ciało leży na stole, to działa na nią siła grawitacji. Iść tutaj akurat siła nacisku, no, siła nacisku stołu, można ją nazwać też siłą sprężystości. I wówczas siła tarcia równa się zero. Dlaczego? No, gdybym dorysowała siłę tarcia, to ona wywoływałaby ruch. Pamiętajcie, siła tarcia nigdy ruchu nie wywołuje. Kiedy się zatem ujawnia siła tarcia statycznego? Jest ona odpowiedzią na jakąś siłę, którą my zaczęmy działać na ciało. Ale nieskutecznie, czyli działamy siłą na ciało, a mimo to ciało znajduje się w spoczynku. Na przykład mamy ciężką szafę, którą chcemy przesunąć. Działamy jakąś siłą, a szafa ani drgnie. Wówczas wyjaśniamy to takim zachowaniem, że zaczęła działać siła tarcia siła tarcia statycznego, której wartość jest dokładnie równa naszej sile. Yy, oczywiście w pewnym momencie, jak zwiększymy naszą siłę, to osiągniemy taki stan, kiedy uda nam się wprawić naszą szafę w ruch. I to jest ta tak zwana maksymalna wartość siły tarcia statycznego, dlatego jak widzicie siła tarcia statycznego jest to wzór z karty wzorów, jest zapisana za pomocą nierówności, mniejsza równa niż współczynnik tarcia statycznego razy ta siła nacisku, czyli równość oznacza, że już udało nam się szafę ruszyć z miejsca i w tym wzorze, jak widzicie, mi s to jest współczynnik tarcia statycznego. Od czego on zależy? Od gładkości powierzchni, od rodzaju materiałów stykających się ciał. Natomiast pamiętajcie, może pamiętacie to z gimnazjum, nie zależy on od wielkości powierzchni stykających się ciał. No i efekt oczywiście siła nacisku. Z siłą nacisku bądźcie ostrożni. Siła nacisku jest zawsze równa sprężystości, prawda? Oczywiście to wynika z trzeciej zasady dynamiki Newtona, ale nie zawsze jest równa sile grawitacji. Jeżeli samochód jedzie po płaskiej drodze, to oczywiście siła nacisku jest równa sile grawitacji, ale na równi pochyłej już będzie inaczej. Jeżeli ciągniemy sanki, działa na siła, siła nacisku też nie będzie równa sile grawitacji. Jeżeli coś popychamy, na przykład wózek albo kosiarkę, wtedy też siła nacisku nie będzie równa sile grawitacji. I oczywiście jak już wprawiliśmy ciało w ruch, poruszamy go dalej. Wtedy mamy do czynienia z siłą tarcia kinetycznego, która też ten wzór jest dokładnie wyjęty z Waszej karty wzorów. Jest on bardzo analogiczny co do maksymalnej wartości siły tarcia statycznego. Tutaj współczynnik Mika jest współczynnikiem tarcia kinetycznego, FN siła nacisku. Te współczynniki oczywiście mają różne wartości, który jest większy. Ja zawsze pytam o to uczniów, który współczynnik jest większy: tarcia statycznego czy tarcia kinetycznego? W tym momencie uczniowie mają wątpliwości, ale jak zadam pytanie, co trudniej zrobić: ruszyć szafę z miejsca, czy przesuwać ją potem, jak już została wprawiona w ruch, nikt nie ma wątpliwości. Wiadomo, trudniej ruszyć szafę z miejsca. A zatem stąd wynika, że siła tarcia kinetycznego jest oczywiście, yy, współczynnik tarcia kinetycznego jest yy, mniejszy niż współczynnik tarcia statycznego. Yy, oczywiście jeszcze chciałabym Wam chwileczkę coś opowiedzieć yy, o sile oporów, czyli yy, o przypadku, kiedy ciało porusza się w cieczy albo w gazach ale tutaj już troszeczkę mi brakuje czasu w związku z tym pozwolę sobie jeszcze tutaj wrócić tylko do takich prostych przykładów, które tam się wcześniej pojawiły. Mianowicie pierwszy przykład jest taki. Kulkę testowy, kulkę zawieszoną na nitce podnosimy pionowo w górę. Wskaż zdanie fałszywe. No więc jeżeli mamy kulkę, którą podnosimy do góry, to wiadomo, że działają na nią dwie siły. Siła naprężenia linki i siła grawitacji. I teraz cóż się będzie działo? O zachowaniu linki decyduje to, która z tych sił jest większa. Jeżeli siła naprężenia linki będzie większa niż siła grawitacji, to będzie ruch przyspieszony w górę. Jeżeli siła grawitacji będzie większa niż siła naciągu, ruch przyspieszony w dół. Jeżeli siły się równoważą, to będzie ruch jednostajny. Czyli spójrz, spójrzmy, proszę, tutaj akurat prawidłowa odpowiedź jest od razu pierwsza. Linka działa na kulkę, tym większą siłą, im szybkość kulki jest większa. I to jest kolejna rzecz, zwróćcie uwagę, wskaz, zdanie fałszywe. Czytajcie bardzo uważnie polecenia. Dlaczego to zdanie jest fałszywe? Bo zwróćcie uwagę, że z kontekstu zadania wynika, że na kulka porusza się ze stałą prędkością. Jeżeli kulka będzie poruszała się ze stałą prędkością, to siła naciągu i siła grawitacji będą takie same, tak? Pozostałe zdania są prawdziwe. Spójrzmy, dlaczego. Linka działa na kulkę siłą o wartości równej wartości jej ciężaru, gdy ruch kulki jest jednostajny. Oczywiście, że tak. Siły się wtedy równoważą. Dalej, siła wzajemnego działania kulki i linki mają takie same wartości, niezależnie od rodzaju ruchu kulki. Także to oczywiście też jest poprawne. I dalej, gdy ruch kulki jest niejednostajnie przyspieszony, to wartości siły, którą linka działa na kulkę wzrasta ze wzrostem przyspieszenia, ale wielkości te nie są wprost proporcjonalne. Oczywiście, dlatego, że w drugiej zasadzie dynamiki występuje siła wypadkowa, tak? Czyli tutaj w tym przypadku odpowiedź, prawidłowa, prawidłowa odpowiedź jest odpowiedzią A. No i ostatnie tylko takie proste zadanie. Siła napędowa samochodu wynosi 3000 N, siła oporu w ruchu 1000 N. Od pewnego momentu jazdy na samochód ten zaczęła działać dodatkowa siła oporu o wartości 3000 N. Od tego momentu samochód zaczął poruszać się, a więc tak, uważnie. Siła napędowa 3000 N, siła oporu 3000, ale jeszcze na początku było 1000, czyli 4000. Czyli nasz samochód hamuje. Zatem zwalnia, ale nie zawraca. Zatem będzie to ruch w tę samą stronę co przedtem, ale ruchem opóźnionym. Więcej zadań związanych z zasadą dynamiki na następnych zajęciach, gdzie jeszcze sobie też wspomnimy o ruchu w cieczy i w gazach i jak tam opisać siłę oporu. To na dzisiaj wszystko. Dziękuję bardzo. Chyba czas mój już się skończył.